Uczniowie zespołu szkół u sióstr Salezjanek utworzyli przedsiębiorstwo handlowe pod nazwą Sztuka Kafe. Jak sama nazwa wskazuje, to kawiarenka. Uczniowie klas trzecich postanowili wyjść ze szkolnych ławek i podstaw ekonomii, nauczyć się w praktyce. W tym celu utworzyli mini przedsiębiorstwo. Skąd taki pomysł? W szkole nie było do tej pory takiej kawiarni, takiego sklepiku, gdzie można by było kupić ciepłe napoje, ciasto, kanapki. Stąd taka potrzeba pojawiła się wśród uczniów. No i to jest właściwie pomysł, jest odpowiedzią na takie zapotrzebowanie szkoły. Wyodrębnioną ze szkolnej społeczności jednostkę tworzy 12 wspólników, którzy wybrali spośród siebie 3 dyrektorów. Od dyrektora naczelnego począwszy. Opiekuję się wszystkim tym, co tutaj się dzieje i staram się nad wszystkim mieć pieczęć i mówić, co jest nie tak, czy sugerować na przykład jakieś zmiany, tak samo jak do mnie wpływają, to rozważam te propozycje, co możemy nowego wprowadzić albo zmienić. Na początku były kłótnie, że coś jest nie tak, ale teraz jest wszystko w porządku, jest nawet bardzo dobrze i wszyscy super się dogadujemy. Dyrektor do spraw marketingu z kolei planuje i prowadzi działalność reklamową firmy. Największe problemy, z jakimi się zetknęłam, to było chyba integracja klasy i zorganizowanie wszystkich, aby coś zrobili i włożyli własny wkład do tego przedsiębiorstwa. Myślę, że to jest bardzo duża nauka dla nas i będziemy wiedzieć na przyszłość, jak prowadzić naszą własną firmę. W wybrane dni w sklepiku można kupić kawę, herbatę, ciasta i sałatki. W środę popielcową asortyment obfitował w produkty owocowe, jabłka, banany, gruszki. Jak świeże bułeczki, sprzedają się też własnoręcznie wykonane przez uczniów wyroby rękodzieła ludowego. Poduszki, świeczniki, portrety na zamówienie, zakładki, drzewka szczęścia. No i w zależności od tego, jakie będzie zapotrzebowanie, czy przed świętami Wielkanocy, czy przed walentynkami, są takie okolicznościowe produkty. Przedsiębiorstwo nie powstało z dnia na dzień. Zostało przemyślane w najmniejszych szczegółach. Zanim zaczęli prowadzić firmę, musieli zebrać kapitał, który jest im potrzebny na zrobienie pierwszych zakupów i pierwszego zaopatrzenia. No i przygotowanie całego projektu trwało pół roku, bo najpierw musieli stworzyć biznesplan, opracować działania marketingowe, opracować kalkulacje ceny. Przedsiębiorstwo handlowe jest tworem tymczasowym. Jego działalność potrwa do końca kwietnia. Jak na poważne przedsięwzięcie przystało, działalność firmy zakończy raport zysków i strat.